Witamy Państwa z Marsylii, ze stadionu Orange Velodrome. Dzisiejszy mecz między Olympique Marsylia a Paris Saint-Germain komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Le Classique, jak czasem bywa nazywany mecz między tymi drużynami, rozgrzewa miliony kibiców. To spotkanie ma wiele smaczków. Jest tu rywalizacja stolicy z prowincją, północy z południem Francji. No tak, to jest spotkanie dwóch ośrodków, dwóch wielkich klubów, które przez lata dominowały we francuskiej piłce. Ich zacięta rywalizacja nie straciła nic a nic na aktualności. Ustawienie piłkarzy Olympique Marsylia teraz na Państwa ekranach. Trener postawił na system 4-5-1. Ocampos! Uderza! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Popatrzmy na powtórkę. Bo warto. Wspaniałe trafienie. Cudowny gol. Strzelił nie do obrony. Prosto w okienko. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Cavani. Neymar. Cavani. To może być remis. I wyrównanie. Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Tak, jest remis i znowu oba zespoły muszą od nowa pracować na wygraną. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadków. Sanson. Çalhanoğlu. Ocampos. Amavi. Gracze Olympique Marsylia ruszają do przodu po skrzydle. Jest tam sporo miejsca. Neymar. Marco Verratti. Robi się niebezpiecznie. No niestety, wysoko nad poprzeczką. Luis Gustavo. Çalhanoğlu. Przed nami Le Classique, spotkanie, które od początku swej historii, od wczesnych lat 70. cieszyło się sporą popularnością, zwłaszcza, że obaj rywale utrzymywali się zwykle w czołówce francuskiej ligi. I miejmy nadzieję, że to gwarancja wspaniałego piłkarskiego widowiska, pełnego emocji i widowiskowych akcji. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Ależ pechowe podanie i strata. Będzie aut dla PSG. Neymar. Draxler. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Germain. Gracze Olympique Marsylia ruszają do przodu po skrzydle. Jest tam sporo miejsca. Aut dla Paris Saint-Germain. Rabiot, Draxler. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Luis Gustavo. Gracze z Marsylii będą mieli rzut rożny. Do grania piłki z rzutu rożnego. Uderzenie.
No gdyby nie on, byłby gol. Neymar. Cavani. No, mogą teraz skarcić rywali. Cavani. Strzela! Pierwszorzędna interwencja, przeciwnik nie zdobywa gola. Niewykluczone, że broniąc to uderzenie, bramkarz dał zespołowi zwycięstwo. Neymar dośrodkowuje rzut rożnego. Verratti! Koniec pierwszej połowy, coraz bliżej, a Olympique i Paris Saint-Germain remisują. Czy ten wynik utrzyma się do przerwy? Sądzę, że obie drużyny będą próbowały coś strzelić do szatni, ale z drugiej strony może przeważyć obawa przed tym, że ta sztuka uda się rywalowi i jednak na przerwę zejdą przy stanie remisowym. W pole karne dogrywa Neymar. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. No uwaga, strzał, ale zablokowany. Jest przejęcie i mają szansę. Mbappé. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Ma do kogo podać. Neymar. Próbował, ale nie udało się. Tobin. Sakai. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Kylian Mbappé. Strata, co zrobi przeciwnik? Payet. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Cavani. Draxler. Kylian Mbappé. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Mbappé. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Amavi. Zdążył w ostatniej chwili. Draxler. Julian Draxler! Fatalnie mogli prowadzić. Samson. Tobin. Payet. Gracze Olympique Marsylia ruszają do przodu po skrzydle. Jest tam sporo miejsca. Samson. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Piłkę przejmują rywale. Uderzenie! Dobra decyzja, trochę gorsze wykonanie. Ale brawa za to uderzenie, to mogło zaskoczyć, naprawdę nie... Po przerwie rozpoczynamy drugą połowę spotkania Olympique Paris Saint-Germain. Nadal mamy remis w tym francuskim Le Classique. Marco Verratti. Ma z kim rozegrać tę akcję. Dobre, dalekie wybicie. PSG rozpocznie od rzutu z autu. Neymar. Draxler. Marco Verratti. Rzut rożny dla PSG. Neymar, rzut rożnego. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Jak oceniłbyś grę do przerwy Edisona Cavaniego? No, świetna robota. Dzięki jego bramce wyrównali i udało im się do przerwy ten remis dowieść. Świetnie zagrał. Udanie przerwali tę akcję.
Wybijają teraz do przodu. Mbappé. Dobrze, do przodu. Sanson. Ryzykowna, ale udana interwencja. Ależ walka o piłkę. Draxler. Znowu celne podanie tego zawodnika. Luis Gustavo. Dimitri Payet. Już blisko pola karnego. Marco Verratti. Cavani. Neymar. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Neymar. No, strzela! Zablokowany strzał. No i kolejne jego dobre podanie. Tobeł. Czekamy na dośrodkowanie. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Świetna robota bramkarza. Z nim między słupkami drużyna może być spokojna. Rabiot. Blisko pole karne, może strzelać. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Kylian Mbappé. Neymar. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Czy będzie prowadzenie? Jest! Gol! Rzeczywiście, teraz oni dyktują warunki. Nadarzyła się okazja i ją wykorzystali. Teraz tylko muszą pamiętać, że gra toczy się do ostatniego gwizdka. Nie wolno im spocząć na laurach. Zdobyli gola i to nie powinno dziwić. Są dzisiaj wyraźnie lepsi. Zasypywali rywala gradem strzałów. Piłka musiała w końcu trafić do siatki. Ich przewagę widać na całym boisku. Mają w sobie jakąś siłę. Kontrolują przebieg spotkania. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Ocampos. Ryzykownie, ale udanie. Rabiot. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Germain. Czeka na nadbiegających kolegów. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Angel Di Maria. No, najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze i będzie zmiana. Zawodnik rezerwowy za chwilę pojawi się na boisku. Zdecydowane wybicie obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Sakai. Gracze Olympique Marsylia ruszają do przodu po skrzydle. Jest tam sporo miejsca. Germain! Co za interwencja! Wspaniała reakcja, odruchowa obrona. Naprawdę klasa światowa. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Zdecydował się na strzał. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. W Ameryce Południowej uwielbiają futbol. Wystarczy spojrzeć na kibiców. Meksykańska fala, cały czas doping i śpiewy.
Masz rację, Darku. Piłka nożna to tutaj praktycznie religia, a kibice są ze swoją drużyną przez 90 minut. Na dobre i na złe. Piękny widok. Marco Verratti. Rabiot! No, wyręczył teraz bramkarza. Sędzia wskazuje rzut rożny dla PSG. Neymar dośrodkowuje rzut rożnego. Piłka wybita z pola karnego. Verratti! PSG strzela bramkę. No i proszę, bramka, mówią, że ta noga służy mu do podpierania. Zaryzykował i opłaciło się. Piękna bramka. Spójrzmy na to z innego kąta. Jeden, spora zaliczka, ale jeszcze nie gwarancja zwycięstwa. Luis Gustavo. Mija 84. minuta, jeszcze 6 minut do końca. Mitroglu. Wkraczamy już w końcową fazę meczu. Coraz mniej czasu na zmianę wyniku. PSG nie może być jeszcze pewne swego. Ich przewaga jest na tyle mała, że wystarczą 2-3 dobre ataki olimpijczyków, a sytuacja może się odwrócić o 180 stopni. Robi się niebezpiecznie. No, czas na dośrodkowanie. I będziemy mieli rzut rożny. Neymar z rzut rożnego. Pewna interwencja bramkarza i nie ma gola. Takie główki on wyłapuje przez sen, a oni chyba śnią, jeśli myślą, że takimi strzałami go pokonają. Wspaniale przechwycił. Paskudne wejście w ślizgiem. Nie zdziwię się, jeśli zakończy się kartką. Wyraźne przesłanie sędziego. Nie pozwolę na taką grę. Daje żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. Amavi. I mamy koniec tego spotkania, proszę Państwa. Paris Saint-Germain jest